W pierwszej dekadzie XXI wieku, gdy Polska przeżywała zachwyt nad wszystkim co zachodnie, amerykańskie itd., multikulturalizm wielu kojarzył się jednoznacznie pozytywnie, jako kolejne osiągnięcie światłego i prosperującego Zachodu, które powinniśmy nadrobić. Kolejne lata i stopniowe odczarowywanie wizji Zachodu jako wzoru wszelkich cnót sprawia, że dziś idea multikulti nie tylko nie jest już traktowana domyślnie pozytywnie, ale i wielu kojarzy się jako coś niebezpiecznego. Dlatego dziś przyjrzymy się, czym właściwie jest multikulturalizm i czym różni się on od wieloetniczności. Czy jest on światłym osiągnięciem cywilizacji zachodniej, czy może jednym z objawów jej problemów? Oraz co dokładnie oznacza on w Stanach Zjednoczonych, a co w Europie, oraz, co ważniejsze, czy i w jaki sposób temat ten dotyczy Polski. Odcinek powstał dzięki Waszemu wsparciu na Patronite. Multikulturalizm bywa rozumiany na różne sposoby, poczynając od opisowego określenia społeczeństw, w obrębie których koegzystują różne kultury lub różne etniczności, co nie jest tym samym, lub też jako zbiór doktryn politycznych, które proponują porządek społeczny oparty na afirmacji tożsamości i wyjątkowych praw poszczególnych grup mniejszościowych. W takim ujęciu, jak definiuje to Encyklopedia Britannica, multikulturalizm to pogląd, że kultury, rasy, grupy etniczne, zwłaszcza mniejszości, zasługują na specjalne uznanie ich różnic w ramach dominującej kultury politycznej. I w tym też znaczeniu będziemy to dzisiaj omawiać. Po samej tej definicji ktoś mógłby pomyśleć, że w multikulti chodzi o uprzywilejowanie mniejszości. Jednakże zaznaczmy, że jak ujmuje to na przykład kanadyjski filozof Will Kimlick, moralnym powodem, dla którego on sam popiera multikulturalizm, jest to, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu w niektórych państwach Zachodu powszechna była polityka oparta na idei hierarchii rasowej. Czy to w formie wpisanej do prawa segregacji i dyskryminacji, czy nawet oceniania, jakich imigrantów wpuszczamy przez sam pryzmat ich kraju pochodzenia. Według filozofa, nawet jeśli dziś zgadzamy się co do idei równości, to odziedziczyliśmy struktury zbudowane na idei hierarchii rasowej, które wciąż nie traktują wszystkich sprawiedliwie. Osoby odstające choćby etnicznie od tego, co kulturowo rozumiane jest jako modelowy członek społeczności, mogą mierzyć się z uprzedzeniami czy dyskryminacją, nawet jeśli nie ze strony prawa, to ze strony może nawet nieświadomie uprzedzonych urzędników, sąsiadów, pracodawców itd., co może negatywnie wpływać na ich życie zawodowe czy rodzinne. A polityka multikulturowa oraz ruchy aktywistyczne skupiają się na podważaniu zastanych struktur i hierarchii, właśnie poprzez promowanie odwrotnej dynamiki, w której członkowie mniejszości zasługują na szczególne uznanie w założeniu uwzględniające trudności, jakie mogli napotykać z racji swojej przynależności rasowej czy kulturowej. Oczywiście w praktyce pomysłów na realizację tego może być bardzo wiele, a implementacja tej idei może oznaczać bardzo różne rzeczy w różnych środowiskach społecznych. Zacznijmy od spojrzenia na historię Stanów Zjednoczonych Ameryki, które od samego początku, nawet jeszcze jako kolonie, były zamieszkane przez imigrantów z różnych krajów europejskich, mających długą historię wzajemnych wojen, nieufności, stereotypów itd. Anglicy, Francuzi, Niemcy, Włosi, Skandynawowie, Polacy i inni ludzie zjeżdżający do Ameryki reprezentowali narody, które nie pałały do siebie szczególną sympatią na starym kontynencie. Jednak pomimo prezentowania różnych kultur i tradycji, wartości europejskich osadników były względnie zbliżone, gdyż pochodzili oni z jednego kręgu cywilizacyjnego. W takich warunkach, już od formalnego założenia Stanów Zjednoczonych, kraj ten i jego kultura zostały zaplanowane jako tak zwany tygiel narodów. To znaczy miejsce, w którym różni ludzie z różnych kultur stapiać się będą do jednego spójnego narodu amerykańskiego, z jednym językiem i jedną amerykańską tożsamością, pod płaszczem dającego sporo swobody amerykańskiego liberalizmu, który zezwalał choćby na wielość religii, ale w obrębie konstytucji gwarantującej świeckość państwa, swobodę do zachowania własnych tradycji, ale wraz z publiczną afirmacją amerykańskiej kultury. Niezależnie od języka w domu, w szkole każde dziecko po angielsku deklamowało wierność fladze, republice i jednemu niepodzielnemu narodowi z wolnością i sprawiedliwością dla wszystkich.
Zwróćmy uwagę, że nawet czarni niewolnicy trafiający do Ameryki podlegali temu procesowi. Będąc po pracy zamkniętym w baraku dla niewolników, otoczony byłeś ludźmi pochodzącymi z najróżniejszych zakątków Afryki, wywodzących się z wielu różnych struktur plemiennych, różnych tradycji i kultur. Jedynym wspólnym językiem był przyswojony z czasem angielski, a jedynym wspólnym wyznaniem napotkane w Ameryce chrześcijaństwo. Atrakcyjne między innymi ze względu na swój wyzwoleńczy przekaz i to pomimo prób cenzurowania go niewolnikom, na przykład przez ocenzurowane wydania Biblii, w których podkreślano starotestamentowe prawa regulujące niewolnictwo, a usuwano liczne fragmenty o przeciwstawianiu się tyranii lub o równości wszystkich ludzi przed Bogiem. Dlatego też w ten sposób niewolnicy i ich potomkowie nie wykształcili odrębnej kultury, ale subkulturę funkcjonującą w obrębie kultury amerykańskiej. Jednocześnie podkreślmy, że w Stanach Zjednoczonych od momentu ich założenia funkcjonowała bardzo wyraźna hierarchia rasowa, wpierw funkcjonująca głównie jako usprawiedliwienie dla sprowadzania czarnych niewolników kupowanych w Afryce, a nawet po zniesieniu niewolnictwa utrwalona w kulturze jako uzasadnienie segregacji rasowej, powszechności stereotypów, niesprawiedliwego traktowania mniejszości przez instytucje publiczne i powszechnego ukazywania ich w dziełach kultury jako tych gorszych, którzy powinni znać swoje miejsce. Ich obecność i wkład w budowanie Ameryki był przez setki lat marginalizowany, a wspomniana równość i sprawiedliwość dla wszystkich oznaczała dla wszystkich wyglądających w określony sposób. Dlatego też tożsamość afroamerykanina, mimo iż istniejąca w obrębie kultury amerykańskiej, obarczona była stygmą kulturową, która z jednej strony wyodrębniała cię od reszty, a jednocześnie tworzyła dodatkową więź z innymi osobami poddanymi podobnemu wykluczeniu. Co jednak bardzo istotne, sprzeciw wobec tego stanu i niesprawiedliwości amerykańskiego prawa i kultury w tym aspekcie były zgłaszane, powołując się na pierwotne wartości założycielskie USA. Ruch abolicjonistyczny, dążący do zniesienia niewolnictwa, a potem walka o prawa obywatelskie i równouprawnienie mniejszości etnicznych, nie atakowały kultury amerykańskiej z zewnątrz, ale zarzucały jej, że nie stosuje się ona do swoich własnych liberalnych wartości. Poprawnie wytykano, że amerykańskie prawo i kultura nie wypełniają zapisu z amerykańskiej deklaracji niepodległości o tym, że wszyscy ludzie są stworzeni równi i obdarzeni przez Stwórcę niezbywalnymi prawami. W tym prawem do życia, wolności i pogoni za szczęściem. I stopniowo było to poprawiane. Zniesienie segregacji, pełne dopuszczenie mniejszości do instytucji publicznych i ogólne równouprawnienie zostało wprowadzone w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie XX wieku. Natomiast zmiana mentalności i norm społecznych ciągnęły się i ciągną w kolejnych dziesięcioleciach. Co istotne, w takich warunkach działania polegające na afirmacji czy specjalnym uznaniu dla tożsamości grup mniejszościowych, czyli to, co względem definicji można nazwać multikulturalizmem, w Stanach Zjednoczonych nie polega na jakimkolwiek mieszaniu kultur innych niż amerykańska. Wieloetniczny naród amerykański ma jedną kulturę, nawet jeśli w jej obrębie funkcjonują pewne subkultury. A na przykład tarcia i kontrowersje rasowe w USA nie są konfliktami między odrębnymi kulturami, ale konfliktem w obrębie kultury amerykańskiej, która nadal przetwarza skutki swojej historii. Praktyczna skuteczność lub nieskuteczność zabiegów politycznych opartych o afirmację mniejszości w USA to osobny temat, ale zaznaczmy, że mogą one tam wychodzić ze zrozumiałej i szlachetnej potrzeby korygowania przeszłych, niesprawiedliwych norm, które nie wyparowały przecież z mentalności społecznej w momencie zmiany prawa i nadal mogą mieć wpływ na kształtowanie rzeczywistości społecznej w USA. Cały ten temat wygląda jednak zupełnie inaczej w Europie. W drugiej połowie XX wieku, w odpowiedzi na coraz większą liczbę imigrantów, głównie zarobkowych, napływających do krajów zachodnich, wiele państw oficjalnie przyjęło politykę multikulturową, dążącą do tworzenia społeczeństw wielu kultur, w których imigranci, często spoza Europy, mieli nie asymilować się do lokalnej kultury, ale zachować swoją własną, tworząc społeczeństwa podzielone względem wyznawanych tradycji, norm i wartości. Na przykład Wielka Brytania, która już w latach 60. oficjalnie przyjęła politykę stworzenia kraju różnorodnego kulturowo. W 1966 ówczesny minister spraw wewnętrznych Roy Jenkins wprost oznajmił, że imigranci nie muszą się asymilować do brytyjskiej kultury, a jedynie integrować i jak sam to ujmował, integracja to dość luźne słowo. Nie ma ona oznaczać utraty przez imigrantów ich własnych cech i kultury. Nie potrzebujemy tygla narodów w naszym kraju.
Podobnie na przykład w Szwecji na przełomie lat 60. i 70., gdzie, co ciekawe, to ówcześnie rządząca partia konserwatywna Högerpartiet najentuzjastyczniej opowiadała się za tym, by nie tylko tolerować pluralizm kulturowy wynikający z napływu coraz większej liczby migrantów, ale i aktywnie zachęcać imigrantów do zachowania ich odrębności kulturowej od reszty szwedzkiego społeczeństwa. Za to ówczesna opozycja w postaci socjaldemokratów zgłaszała wobec tego zastrzeżenia, zwracając uwagę, że pewien poziom spójności kulturowej jest konieczny do utrzymania szwedzkiej polityki państwa opiekuńczego, obserwując, że do usprawiedliwienia redystrybucji dóbr potrzebny jest wysoki poziom poczucia wspólnotowości w obrębie społeczeństwa. Programy polityczne realizujące takie podejście nie były oczywiście wdrażane w sposób ciągły przez kolejne dziesięciolecia. I jak zwykle w krajach demokratycznych, bywało, że kolejne rządy dokonywały tymczasowych zwrotów w tym temacie. Zauważmy jednak, że nawet jeśli nie było to realizowane w sposób ciągły, to taka polityka tworzyła imigrantom warunki, które trudno było zmienić. Gdy już ulokuje się w kraju i zapewni się im warunki, w których nie muszą się asymilować z resztą społeczności, choćby w formie obracania się wyłącznie w swoim własnym gronie, to ciężko jest to zmienić w ciągu jednej kadencji. Podobnie inne kraje, takie jak Francja czy Niemcy, które oficjalnie nigdy nie przyjęły polityki multikulturowej, w praktyce i tak ją kultywowały. We Francji już w latach 70. dzieci północnoafrykańskich imigrantów były uczone arabskiego we francuskich szkołach. Paradoksalnie robiono to wychodząc z założenia, że z czasem imigranci będą chcieli wrócić do swojego kraju. A w latach 80. imigrantom spoza Europy zezwolono na tworzenie własnych stowarzyszeń kulturowych we Francji, aby zrównać ich prawa z imigrantami europejskimi, takimi jak choćby francuska Polonia. W Niemczech tzw. gastarbeiterów, czyli robotników tymczasowych pochodzących m.in. z Turcji, nie asymilowano, bo z założenia mieli oni wrócić do swojego kraju po kilku latach. Jednak nawet po wyjeździe większości w czasie kryzysu ekonomicznego lat 70. miliony z nich pozostały w Niemczech. W latach 90. 2/3 dzieci gastarbeiterów nie kończyło szkoły, m.in. z powodu słabej znajomości języka niemieckiego, której nie wynosili z domu. Ponownie wszystkie te przepisy nie tylko mogły być postrzegane jako zrozumiała próba unormowania nowych realiów tworzonych przez potrzebną w Europie migrację ekonomiczną, ale także wychodziły ze zrozumiałych i szczytnych pobudek, takich jak wyjście naprzeciw ludziom z byłych kolonii europejskich, kosztem których wcześniej bogaciły się potęgi kolonialne, czy też odbicia od poprzednich przepisów, które na przykład w ogóle zakazywały imigracji spoza Europy, jako formalny powód podając zachowanie czystości rasowej, jak na przykład miało to miejsce jeszcze w powojennej Szwecji, co było oczywiście niemożliwe do usprawiedliwienia w oczach opinii publicznej po II wojnie światowej. Należy jednak zaznaczyć, że w przeciwieństwie do omówionego przypadku Stanów Zjednoczonych, w Europie polityka multikulturalizmu sprowadzała się do próby stworzenia społeczeństw złożonych nie tylko z różnych etniczności, ale i z kompletnie różnych kultur, tradycji i systemów wartości. Nie pomagał w tym fakt, że zalecana afirmacja odrębności dotyczyła często ludzi pochodzących z kultur bardzo odległych. Różnica kulturowa między Niemcem a na przykład polskim imigrantem jest wielokrotnie mniejsza niż między Niemcem a Turkiem, Arabem czy Tunezyjczykiem. Być może bazując na oświeceniowej tradycji tolerowania różnorodności w obrębie kultur europejskich, założono, że tak samo będą mogły koegzystować znacząco różne tradycje i systemy wartości z różnych kręgów cywilizacyjnych. Jak się jednak okazało, polityka ta stała się szybko źródłem licznych problemów. Multikulti na starym kontynencie polegało na próbach afirmacji odrębnych kultur w państwach, które miały już silnie ugruntowany element kulturowy i tożsamościowy. Projekt przebudowy społeczeństwa kraju takiego jak Francja czy Niemcy, tak aby składało się ono z wielu różnych kultur, musiał odbyć się kosztem osłabienia, rozrzedzenia dotychczasowej kultury, na której społeczeństwo to opierało swoją tożsamość. Jednocześnie w ogóle podważało to ideę dwudziestowiecznych europejskich państw tworzonych jako wyraz wspólnoty narodowej i naturalnie rodziło opór przynajmniej części rodzimej ludności tych krajów, stawiając tę część społeczeństwa w kontrze do panującej kultury politycznej. Przez co kolejno osoby dostrzegające problemy z polityką multikulti i zgłaszające wobec niej wątpliwości były często demonizowane w oczach opinii publicznej. Dodatkowo osoba przybywająca do Europy z zupełnie innego kręgu cywilizacyjnego, będąc aktywnie zachęcaną, aby zachować swój rodzimy system norm i wartości, musi zanegować przynajmniej niektóre wartości obowiązujące w kraju, który ją przyjmuje. A to z kolei rodzi dysonans między własnym domem czy osiedlem, a szerszą przestrzenią społeczną, z czego naturalnie wynika poczucie niedopasowania, frustracja i konflikty z resztą społeczności.
Taka sytuacja ułatwia m.in. radykalizację i uleganie wpływom wywrotowych środowisk ekstremistycznych. Jednocześnie asymilacja osób nawet z zupełnie odrębnej kultury jest technicznie możliwa. Nie brakuje imigrantów i potomków imigrantów z krajów Azji czy Afryki, którzy przyjęli język, tradycje i tożsamość narodów europejskich, co dzieje się naturalnie, jeśli przez dziesięciolecia jesteś otwarty na wpływy rodzimej kultury. Notabene osoby takie często stają w opozycji do prób traktowania ich w sposób szczególny i politpoprawnego naginania zasad organizacji społecznej w celu afirmacji ich odrębności. Jako przykład można podać liczne przypadki zdejmowania flagi Anglii z angielskich budynków administracji publicznej, bo ukazany na niej krzyż świętego Jerzego mógłby się kojarzyć muzułmanom z krucjatami. Jak jednak komentował to w 2013 roku Rizwan Ahmed, rzecznik kultury muzułmańskiej w Bristolu, twierdzenie, że muzułmanie są tym obrażeni, jest niepoprawne. Ta flaga jest częścią dziedzictwa tego kraju, a przecież wielu muzułmanów uważa się za Brytyjczyków. Jednocześnie jednak obok tego, w świetle masowej migracji, nie brakuje też ludzi, którzy żyją i wychowują dzieci w osiedlach złożonych niemal wyłącznie z imigrantów. A wtedy, w praktyce, nie mają nawet potrzeby uczyć się języka, ani oswajać się z kulturą kraju, który ich przyjął. Mechanizmy te w ostatnich dziesięcioleciach doprowadziły do powstania w wielu miastach Europy licznych imigranckich gett, niemal wyłączonych z funkcjonowania reszty kraju, a niekiedy nawet lokalna społeczność egzekwowała w ich obrębie własne prawo odmienne od prawa krajowego, czego przykładem mogą być choćby funkcjonujące w Wielkiej Brytanii islamskie lokalne banki oraz sądy egzekwujące prawo szariatu w społecznościach muzułmańskich, na przykład w sprawach rozwodowych czy spadkowych, orzekając często sprzecznie z prawem brytyjskim, na przykład zgodnie z prawem arabskim, wykluczając z dziedziczenia kobiety mieszkające w Zjednoczonym Królestwie i będące brytyjskimi obywatelkami. W roku 2015 na Wyspach funkcjonowało około 80 takich sądów. Jak zauważał komentator polityczny Douglas Murray, pomimo iż sentyment multikulturowy wychodzi ze zrozumiałego i szlachetnego impulsu, to kategoryczna krytyka takiego stanu rzeczy nie powinna być niczym kontrowersyjnym, gdyż, jak mówi, multikulturalizm nie polega na równości. Multikulturalizm polega na traktowaniu ludzi zupełnie inaczej. W takim ujęciu krytyka polityki multikulturowej wychodzi z chęci obrony równości wobec prawa. W tym wypadku wszyscy obywatele Wielkiej Brytanii powinni funkcjonować w ramach tych samych przepisów, niezależnie od tego, jaką religię wyznają i na jakim osiedlu żyją. Nawarstwianie się problemów w społecznościach organizowanych wedle takiej polityki z czasem odbija się oczywiście na opinii publicznej. Już 12 lat temu sondaże ukazywały, że 30% Niemców uważa, iż ich kraj jest zalany przez obcokrajowców. A w zeszłym roku, według sondażu dla dziennika Le Figaro, niemal 3/4 Francuzów uważało, że w kraju jest zbyt dużo imigrantów. W ostatnich kilkunastu latach również szereg europejskich rządów i przywódców wprost przyznało, że polityka multikulturalizmu poniosła fiasko. Już w roku 2010 ówczesna kanclerz Niemiec Angela Merkel stwierdziła, że pomysł zbudowania multikulturowego społeczeństwa, w którym będziemy żyć obok siebie, całkowicie zawiódł. Zaznaczając, że imigranci nadal są mile widziani w Niemczech, ale mają się oni bardziej dopasować do lokalnej kultury, w tym nauczyć się języka niemieckiego. Nie jest to wymóg bezpodstawny, ponieważ podczas gdy w Niemczech mieszka około 10 milionów imigrantów, to według badania z 2018 roku niemal 3 miliony z nich nie potrafiło czytać ani pisać po niemiecku. Niedługo później, początkiem roku 2011, David Cameron, ówczesny premier Wielkiej Brytanii, wprost przyznał, że sama polityka multikulti sprawiła, że imigranci mają problem z identyfikowaniem się z Wielką Brytanią, gdyż pozwoliliśmy na osłabienie naszej kolektywnej tożsamości. Doktryną państwowego multikulturalizmu zachęcaliśmy, by różne kultury żyły odrębnie od siebie nawzajem i odrębnie od głównego nurtu społeczeństwa. Zawiedliśmy w przedstawieniu wizji społeczeństwa, do którego mogliby oni chcieć należeć. Pozwalaliśmy nawet, by te wysegregowane społeczności operowały całkowicie sprzecznie z naszymi wartościami. W kwietniu 2022 nawet szwedzka premier Magdalena Andersson, przewodnicząca Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej, wprost przyznała, że Szwecji nie udało się zintegrować ogromnej liczby imigrantów, którzy zostali przyjęci w ostatnich 20 latach. I że doprowadziło to do gwałtownego wzrostu przemocy i przestępczości zorganizowanej. Jak sama to ujęła, pozwolono na segregację tak głęboką, że mamy teraz w Szwecji równoległe społeczeństwa. Żyjemy w tym samym kraju, ale w zupełnie różnych rzeczywistościach. W Szwecji od lat obserwujemy ciągły wzrost przestępczości popełnianej w nieproporcjonalnie wysokim stopniu przez imigrantów.
w tym kradzieży, napaści czy gwałtów. Wspomnijmy, że w latach 2013-2018 ponad połowę sprawców gwałtu stanowili imigranci spoza Europy, głównie z Bliskiego Wschodu i Afryki. Informacje te opublikowali wówczas szwedzcy dziennikarze po przebadaniu setek spraw sądowych w tych tematach. Zaznaczmy, że uzyskiwanie oficjalnych danych na temat tego, jaka część przestępstw popełniana jest przez imigrantów, jest niezwykle utrudnione, ponieważ szwedzka policja, w myśl polityki multikulturalizmu i w trosce o wizerunek imigrantów, nie publikuje statystyk na temat pochodzenia sprawców przestępstw. Nie da się jednak nie zauważyć, że na przykład wraz z gwałtownym wzrostem liczby przyjętych migrantów w drugiej dekadzie XXI wieku, zwłaszcza po roku 2015, kilkukrotnie wzrosła liczba przestępstw z użyciem broni, kilkukrotnie wzrósł odsetek kobiet deklarujących, że padły one ofiarą napaści na tle seksualnym, oraz o połowę wzrósł odsetek Szwedów doświadczających przestępstw, przemocy lub wandalizmu w swoim otoczeniu. W ramach ciekawostki dodajmy też, że liczba ataków z użyciem granatów ręcznych wzrosła w Szwecji od kilku do kilkudziesięciu przypadków rocznie. Warto również wspomnieć, że w ostatnich latach państwa Unii Europejskiej jedno za drugim przyjmują coraz bardziej restrykcyjną politykę migracyjną oraz wspieranie polityki zawracania nielegalnych imigrantów, co jest bardzo wyraźną zmianą w stosunku choćby do roku 2015, gdzie podczas największego kryzysu migracyjnego ostatnich lat powszechnie promowanym w przestrzeni publicznej podejściem było zachęcanie do przyjmowania wszystkich, nawet ludzi, którzy nielegalnie dostali się do Europy. W tym temacie należy też wspomnieć, że lata polityki multikulturowej naturalnie pozostawiły ślad w mentalności, kulturze i strukturach społeczeństw Europy. Wyjątkowo tragicznym tego przykładem jest sprawa gangów gwałcicieli składających się głównie z pakistańskich imigrantów, które grasowały w brytyjskim Rotherham od lat 80., a ich ofiarą na przestrzeni 20 kilku lat padło w sumie ponad 1400 dziewczynek w wieku od 11 do 16 lat. Dowody na to wypływały regularnie od lat 90., ale w wielu przypadkach świadkowie, policja i władze miasta opóźniały lub całkowicie zaniechały działań. Ofiary opisywały przypadki, w których pracownicy pomocy społecznej, do których się zgłosiły, najpierw prosiły o identyfikację sprawców, ale gdy opisywały one, że sprawca był Pakistańczykiem, funkcjonariusze zmieniali ton i stwierdzali, że nic się nie da zrobić. Ostatecznie sprawcy zostali ujęci i skazani dopiero w 2013 roku. Obszerny raport rządowy na ten temat jako przyczyny tak katastrofalnej opieszałości wskazał wiele czynników. Niekompetencje i niedbalstwo służb, ale także, jak zostało to ujęte, zinstytucjonalizowaną poprawność polityczną, czyli powszechny wśród pracowników instytucji publicznych strach przed byciem posądzonym o rasizm, jeśli podejmie się sprawę posądzającą imigranta o zbrodnię. Jak komentowała to parlamentarzystka Anne Cryer, panowała tam kultura, w której ludzie woleli nie kołysać multikulturową łodzią naszego społeczeństwa. Jak opisywał to później filozof Roger Scruton na łamach Forbesa, mieszkańcy Rotherham wiedzieli, że dla dziewczyny niebezpiecznie jest jechać taksówką z kimś o azjatyckich rysach. Wiedzieli, że od lat istnieją gangi drapieżników wypatrujące bezbronnych dziewcząt i że gangi to w większości młodzi Azjaci, którzy postrzegają społeczeństwo angielskie nie jako społeczność, do której należą, ale jako teren łowów seksualnych. Ale nie odważali się wyrazić tej wiedzy ani w słowach, ani w czynach. Jeszcze mniej odważali się to robić, jeśli byli pracownikiem socjalnym lub policjantem. Jeśli wymsknie ci się choćby jedna wzmianka, że muzułmanie z Pakistanu są bardziej skłonni do popełniania przestępstw seksualnych niż rdzenni Anglicy, to zostaniesz napiętnowany jako rasista i islamofob, narażony na ostracyzm w miejscu pracy. Na całe to zjawisko warto spojrzeć z perspektywy przytoczonej na początku słowami Willa Kimlicka. To znaczy jego obserwacja, że zastane tradycyjne normy i wartości, a w konsekwencji również instytucje, mogą nie traktować imigrantów i mniejszości w pełni sprawiedliwie, może być jak najbardziej słuszna. Ale warto zauważyć, że choćby w przypadku Rotherham było dokładnie odwrotnie. Lata praktykowania polityki multikulturalizmu wytworzyły w niektórych miejscach nowe normy, wartości i schematy kulturowe, które nie dyskryminują, ale faworyzują mniejszości. Do tego stopnia, że w tamtym przypadku instytucje publiczne potrafiły latami ignorować popełniane przez nich zbrodnie. Ten przypadek oczywiście nie unieważnia problemów, z jakimi mogą się mierzyć ludzie odstający wyglądem lub pochodzeniem od tzw. modelowego członka społeczności. Ale to właśnie obnaża dodatkowy problem z polityką multikulturową. Faworyzując niektóre osoby w przekazie kulturowym ze względu na ich pochodzenie, nie zażegnujemy dotychczasowych niesprawiedliwości, których mogły doświadczać osoby z tej samej grupy, ale tworzymy nowe niesprawiedliwości, które notabene mogą napędzać niechęć i uprzedzenia do członków mniejszości.
Warto również zestawić to z uwagami filozofa Sławoja Žižka, który samemu, przyjmując pozycję bardzo otwartą wobec imigrantów i mniejszości, jednocześnie zauważa, że wyrażanie wiecznego zrozumienia i wyszukiwanie wymówek dla imigrantów, którzy popełnili zbrodnie, jest w istocie traktowaniem ich protekcjonalnie. Tymczasem podstawowym prawem człowieka jest bycie postrzeganym jako dorosła, pełnoprawna osoba odpowiedzialna za swoje czyny, co w praktyce oznacza bycie zdolnym do zrobienia czegoś złego. Zamilczanie czy umniejszanie zbrodni dokonywanych przez członków mniejszości jest w istocie poniżaniem tych ludzi i traktowaniem ich jak dzieci, które nie są w pełni odpowiedzialne za swoje działania. Należy przy tym zauważyć, że wszystkie te obserwacje wytykające rażące błędy dotychczasowego podejścia wielu państw Europy nie odpowiadają na pytanie, jak w takim razie powinno zostać zorganizowane społeczeństwo wieloetniczne. Oraz, co ważniejsze, wszystko to prowadzić nas może do pytania, co to właściwie oznacza dla Polski. Nasz kraj ma pod tym względem dość wyjątkową sytuację na tle Europy. Z jednej strony na stan roku z 2023 mamy ogromną, kilkumilionową populację imigrantów, głównie z Ukrainy. Ale jednocześnie obciążenia kojarzone z masową migracją, jakie znamy z Europy Zachodniej, są u nas niemal nieobecne. Ukraińcy są narodem bardzo bliskim kulturowo. Nie tworzą własnych osiedli ani gett, w których odcinaliby się od szerszej sfery kulturowej. Dodatkowo obecność tak dużej liczby pracujących tutaj osób, w tym również wielu specjalistów i osób z wyższym wykształceniem, jest ogromnym benefitem ekonomicznym dla całej polskiej gospodarki. W drugiej dekadzie tego stulecia przebywanie w Polsce ponad milionowej społeczności imigranckiej, a nawet jej bardzo gwałtowny wzrost do ponad 3 milionów w postaci uchodźców w roku 2022 nie wywołał żadnych większych konfliktów na tle etnicznym czy kulturowym. Jednocześnie należy zauważyć, że są to gwałtowne zmiany w demografii Polski. Być może niektórzy z Was pamiętają ze szkoły sformułowania z podręczników takie jak Polska jest krajem jednolitym kulturowo i etnicznie. Polska miała do niedawna jedną z najbardziej jednorodnych populacji w Europie. Jeszcze w 2011 roku ponad 99% osób mieszkających w Polsce deklarowało polską tożsamość narodową lub polską i jeszcze drugą. Od tego czasu wiele się jednak zmieniło. Obecnie, z uwagi na czasowo przebywających tu uchodźców, samych tylko Ukraińców mieszka w Polsce ponad 3 miliony. Ale zaznaczmy, że nawet nie licząc fali uchodźców w związku z napaścią Rosji na Ukrainę, to jeszcze pod koniec 2021 roku w Polsce mieszkało ponad 1,5 miliona obcokrajowców, głównie Ukraińców. Na stan sprzed wojny niecałe 4% mieszkańców Polski stanowili imigranci. A biorąc pod uwagę, że nawet po zakończeniu wojny prawdopodobnie jakaś część uchodźców będzie wolała zostać tutaj, niż wracać na zniszczoną wojną Ukrainę, wiele wskazuje na to, że w Polsce pozostanie bardzo duża mniejszość ukraińska rzędu milionów osób. Polska właśnie przestaje być krajem całkowicie jednolitym etnicznie, jakim była w ostatnich dziesięcioleciach, co zauważmy, nie jest też niczym nowym w naszych dziejach. Poprzez zdecydowaną większość swojej historii Rzeczpospolita była krajem wieloetnicznym, zamieszkanym nie tylko przez Polaków, ale i między innymi przez Litwinów, Żydów, Niemców czy Rusinów, później Ukraińców. Był to kraj względnie tolerancyjny, dający stosunkowo dużą swobodę choćby wyznania, przynajmniej w porównaniu do Europy Zachodniej. Między innymi z tego powodu do Polski masowo ściągali Żydzi uciekający przed prześladowaniami. Ale zaznaczmy też, że swoboda ta odnosiła się w znacznie większym stopniu do szlachty. A także warto podkreślić, że nie był to kraj multikulturowej afirmacji i specjalnego uznania dla kultur innych niż Polska. Można nawet powiedzieć, że było wręcz przeciwnie. Kultura polska, czyli przez większą część historii kultura szlachty, była traktowana jako kultura panująca, pod którą mogły trwać odmienne tożsamości. Szlachta ruska i litewska w dużej części polonizowały się, niejednokrotnie przyjmując polski język i religię katolicką. To znaczy, mimo względnej swobody kulturowej, to struktury feudalne i państwowe organizowane były w obrębie kultury polskiej, co notabene potrafiło pchać przyjmujących ją wielmożów w konflikt z resztą lokalnej ludności. Dla przykładu, nawet znany z ogniem i mieczem książę Jarema Wiśniowiecki nie był Polakiem, który przyjechał na Ukrainę gnębić lokalną ludność, ale właśnie spolonizowanym ruskim szlachcicem. Konflikty na tle kulturowym i etnicznym nasiliły się zwłaszcza pod koniec XIX wieku i w pierwszej połowie XX wieku, gdy popularna stała się ówcześnie rozumiana myśl nacjonalistyczna, wedle której każdy naród powinien tworzyć własne, oddzielne państwo. A wiele nadal żywych uraz ze strony będących wtedy mniejszościami w Polsce Litwinów czy Ukraińców ma źródła właśnie w tym okresie.
Tak samo jak wiele dramatycznych i drażliwych kart naszej historii, w postaci zarówno ucisku czy prześladowań ze strony polskiej, jak i niejednokrotnie wyjątkowo brutalnych reakcji, choćby ze strony mniejszości ukraińskiej. Jednocześnie zaznaczmy, że konflikty etniczne czy kulturowe były ogólnie rzecz biorąc dalece mniejsze niż w obrębie europejskich imperiów kolonialnych czy w Stanach Zjednoczonych. Ten krótki i bardzo uproszczony rys historyczny wart jest wspomnienia w kontekście sporów światopoglądowych, jakie toczą się wokół tematu imigracji w obecnej Polsce. Z jednej strony zauważmy, że pojawiające się czasem w środowiskach nacjonalistycznych hasło Polska dla Polaków jest tak naprawdę wyrazem bardzo młodej wizji Polski, wywodzącej się między innymi z myśli politycznej Romana Dmowskiego i jednego ze stronnictw politycznych dwudziestolecia międzywojennego. Zaś Polska jako kraj jednolity etnicznie w praktyce zaistniała dopiero w postaci PRL-u, uformowanego po wojnie przez Związek Radziecki. Jest to też szczególnie istotne w świetle silnie antyukraińskiego sentymentu widocznego dziś w niektórych kręgach, nawet na szczeblu politycznym. Na przykład działania środowiska wokół posła Grzegorza Brauna, płynąca stamtąd niechęć do masowej obecności Ukraińców w Polsce lub traktująca ją głównie jako zagrożenie, nie odwołuje się do żadnej tradycyjnej wizji Polski, ale do ich własnej, względnie nowej perspektywy na ten kraj. Wspomnijmy też o pojawiających się niekiedy w środowiskach nacjonalistycznych tezach, jakoby na przykład osoby innych ras nie mogły być Polakami. Siema, Eniu! Zauważmy, że jest to w dużej mierze wynik być może nieświadomego naśladowania zachodnich środowisk nacjonalistycznych i skrajnie konserwatywnych. Czy to etnocentrycznych nacjonalistów niemieckich, czy amerykańskiego alt-rightu, czyli separatystów rasowych postulujących stworzenie etno-państwa, w cudzysłowie wolnego od pasożytniczego obciążenia, jakim są według nich imigranci i Afroamerykanie, którzy ich zdaniem nie są w stanie produktywnie dokładać się do społeczeństwa i jedynie drenują środki publiczne. Z tym, że amerykańska alternatywna prawica odwołuje się w ten sposób do pewnych rasistowskich elementów tradycji, które faktycznie kształtowały Stany Zjednoczone przez historię. Gdy zaś w Polsce kopiuje się ich retorykę, to jest to być może nieraz nieświadomy wyraz bycia przesiąkniętym zachodnią wizją na naród i społeczeństwo. Jednocześnie dostrzeżmy, że nie jest to wizja szczególnie popularna nawet wśród środowisk nacjonalistycznych. Gdy w 2017 roku rzecznik Młodzieży Wszechpolskiej Mateusz Pławski sugerował, że są oni separatystami rasowymi, a cytuję, Murzyn nie może być Polakiem, został on usunięty ze stanowiska w organizacji. Jednocześnie jednak, nawet jeśli patrzy się na naród nie w kategoriach etnicznych, ale kulturowych i na przykład powtarzając za endeckim filozofem Wincentym Lutosławskim, uważa się, że Polakami są też zasymilowani obcokrajowcy, jeśli żyją dla wspólnego ideału Polski i przyczyniają się do rozwoju bytu narodowego Polaków, to zaznaczmy, że idea, aby teren Polski zamieszkiwali wyłącznie czy niemal wyłącznie członkowie tak rozumianego narodu polskiego, nadal jest względnie nowa. I wcale nie jest oczywistym ani domyślnym pomysłem na organizację tego kraju. Z drugiej strony zauważmy, że w polskiej debacie publicznej nie brakuje haseł sugerujących, że wieloetniczność i wielokulturowość są wartościami samymi w sobie, czymś do czego należy dążyć niezależnie od kosztów i praktycznych skutków. Jako przykład możemy podać wypowiedź pisarki Magdaleny Grzebałkowskiej, która w kontekście kryzysu na granicy z Białorusią w 2021 roku apelowała: Bardzo proszę wpuścić tych ludzi znad granicy, żebyśmy byli mniej jednolici kulturowo, bo nie ma nic gorszego niż naród jednolity kulturowo i etnicznie. Co jest również usilną próbą naśladowania zachodniej retoryki sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, nie zważając na to, że Zachód zdążył się już z tej retoryki w dużej mierze wycofać. Idea polegająca na chęci stworzenia demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego, składającego się z wielu różnych kultur, została już wypróbowana, oceniona jako niefunkcjonalna i porzucona. Dochodzi do tego też rzutowanie na Polaków zachodniego, to jest na przykład francuskiego, brytyjskiego czy belgijskiego, postkolonialnego poczucia winy, ignorując fakt, że nawet jeśli relacje na przykład polsko-ukraińskie były oczywiście naznaczone problemami i niesprawiedliwościami, to były też fundamentalnie rozbieżne od relacji europejskich potęg do ich kolonii w Afryce czy w Azji. Jednocześnie trudno nie dostrzec, że skoro zgodnie z obserwacją wspomnianego Willa Kimlicka, polityka multikulturowa polega m.in. na podważaniu zastanych norm i wartości, to tego typu postawy będą naturalnie atrakcyjne dla wszelkich ruchów marksistowskich, anarchistycznych czy innych ideologii, które i tak programowo dążą do obalenia obecnego systemu społecznego. Zauważmy jednak, że wszystko to nie oznacza, że środowiska światopoglądowo-progresywne są w Polsce jednoznacznie otwarte na stałą obecność imigrantów z Ukrainy.
Co ciekawe, jak ukazuje zeszłoroczne badanie Ipsos, wśród wyborców partii politycznych najbardziej negatywny stosunek do pozostania ukraińskich uchodźców w Polsce na stałe mają wyborcy lewicy. 1/3 uważa, że byłoby źle, gdyby zostali tu oni na długo. Może być to powiązane z faktem, że wśród wyborców lewicy jest duża nadreprezentacja młodych kobiet, a w przekroju demograficznym grupą najbardziej niechętną wobec pozostania tutaj na stałe Ukraińców są właśnie młode kobiety. 1/3 młodych Polek uważa, że to byłoby źle, gdyby Ukraińcy tu zostali, co z kolei może być związane z tym, że 3/4 obecnych uchodźców to Ukrainki. Choć podkreślmy, że nawet w tej najmniej przychylnej Ukraińcom grupie i tak niemal 60% popiera pozostanie tu Ukraińców na lata, co ukazuje ogólnie pozytywny stosunek Polaków do zachodzącej w Polsce zmiany demograficznej. I w ten sposób ponownie dochodzimy do punktu, w którym co najwyżej wytykamy problemy w niektórych podejściach bez wskazywania konkretnych rozwiązań reagowania na zachodzące w Polsce zmiany demograficzne. Jednocześnie, nie ma co się łudzić, jest to bardzo duża i dość gwałtowna zmiana demograficzna. Nie mówimy o tysiącach ludzi, którzy przyjechali tu w celu biznesowym czy edukacyjnym, ale o milionach ludzi, którzy z dużym prawdopodobieństwem będą chcieli ułożyć sobie tutaj resztę życia. To znaczy, sposób organizacji społeczeństwa z dużą społecznością imigrantów, nawet gdy są to imigranci bliscy kulturowo, produktywni itd., będzie pewnym wyzwaniem politycznym i społecznym, które będzie wymagało postawienia i odpowiedzenia sobie na szereg pytań. Jak choćby, Ukraińcy, którzy zechcą na stałe zamieszkać w Polsce, pozostaną tutaj jako kto? Jako Ukraińcy mieszkający w Polsce, odrębni kulturowo od głównego nurtu przestrzeni publicznej naszego kraju? Czy może jako osoby zamierzające stać się Polakami pochodzenia ukraińskiego? Czy zachęcanie Ukraińców do asymilowania się i stawania się Polakami w kolejnych pokoleniach to rozsądny zabieg, czy może zamach na ich tożsamość? W jaki dokładnie sposób ukraińskie dzieci mają się uczyć w polskiej szkole na dłuższą metę? Jak w przestrzeni publicznej poruszać dramatyczne momenty naszej wspólnej historii? Zwłaszcza, że niektóre z nich, takie jak Wołyń, nie zostały jeszcze w pełni zażegnane na szczeblu dyplomatycznym i muszą zostać wcześniej czy później poruszone. I ponownie, pytania te mogłyby zdawać się mało istotne, czy też możliwe do indywidualnego, oddolnego przepracowania, gdyby chodziło o wielotysięczną imigrację, ale stają się bardzo istotne, gdy chodzi o imigrację rzędu milionów ludzi. W tym momencie mogą pojawić się głosy, że samo zadawanie tych pytań jest już w jakiś sposób skierowane przeciwko Ukraińcom. Jest jednak dokładnie na odwrót. W interesie nas wszystkich leży to, aby wszyscy mieszkający na stałe w tym kraju byli funkcjonalną częścią społeczeństwa, dobrze się w nim odnajdywali, czuli odpowiedzialność za wspólne dobro i byli uznawani przez resztę za integralną część wspólnoty. I zapewne istnieje nie jeden sposób na dobre tego zorganizowanie, ale bez wątpienia istnieją też sposoby złe. W interesie nas wszystkich jest, aby członkowie mniejszości etnicznych nie stawali się ani celem ksenofobicznych ataków, które będą wpędzać ich w alienację i niechęć wobec polskiej kultury, ani narzędziem politpoprawnych ideologów budujących w nich mentalność ofiary, co również będzie wpędzać ich w alienację i niechęć wobec polskiej kultury. Podsumowując, w świecie globalizmu, swobody w podróżowaniu itd., różnorodne społeczeństwa są do pewnego stopnia wyrazem wolności ludzi do wybierania swojego miejsca zamieszkania. A pytanie o to, jak organizować takie społeczności, jest pytaniem ważnym i potrzebnym. Różnorodność etniczna nie jest jednoznaczna z wielością kultur. Istnieją narody wieloetniczne, takie jak naród amerykański, w którym ludzie różnych ras są przedstawicielami tej samej kultury, nawet jeśli w jej obrębie istnieją pewne subkultury. Dlatego też warto podkreślić, że używanie pojęcia multikulturalizm, czy to opisowo do określenia różnorodności tych społeczeństw, czy też jako określenie polityki afirmacji mniejszości w takich narodach, może być mylące, gdyż w krajach takich jak USA nie dotyczy to współistnienia różnych kultur, ale różnych ras. Z kolei próby stworzenia społeczeństw, które faktycznie złożone byłyby z przedstawicieli kompletnie odrębnych kultur, zostały już przeprowadzone w Europie Zachodniej. I po latach nawet ich inicjatorzy przyznali, że próby te zawiodły. Polityka multikulturowa, w dosłownym jej znaczeniu, doprowadziła do pogłębienia konfliktów wewnętrznych, sprawiając, że przedstawiciele mniejszości, wzrastając w enklawach kultur kompletnie odrębnych od tej podzielanej przez większość społeczeństwa, czują się wyalienowani w kraju swojego zamieszkania.
Nie identyfikują się z większością społeczeństwa wyznającą kompletnie inny zestaw wartości, norm i tradycji, co naturalnie przekłada się na problemy z prawem i konflikty z większością oraz z innymi mniejszościami, a w skrajnych przypadkach kultura poprawności politycznej uniemożliwia zaadresowanie tych problemów, dopóki nie staną się tak wielkie, że nie da się już udawać, że wszystko jest w porządku. Polska jest w tym aspekcie dość unikalnym przypadkiem, nie tylko przez wyraźnie inne doświadczenia historyczne, ale i przez to, że różnorodność etniczna i kulturowa dotyczy w naszym kraju w ogromnej większości ludzi wyjątkowo nam bliskich na tych polach. Niemniej jednak, czy tego chcemy czy nie, czekają nas wyzwania związane z organizacją coraz bardziej różnorodnego społeczeństwa. I nawet jeśli wyzwania te mogą być szczególnie widoczne w świetle tego, że w najnowszej historii byliśmy społeczeństwem wyjątkowo jednorodnym, to warto pamiętać, że tego typu zmiany demograficzne nie są dla Polski niczym nowym. Wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy pozwalają nam poruszać również trudne tematy. A żeby nie przegapić kolejnych odcinków, nie zapomnij włączyć dzwoneczka powiadomień. Do usłyszenia.